Pośród głębokich lasów, nad romantyczną doliną rzeki Kretinki, majestatycznie wznosi się zamek Swojanów. Jeden z najstarszych zamków królewskich, założony około 1224 roku. Dzięki swojej burzliwej historii jest jedynym zamkiem w Czechach, którego architektura łączy styl gotycki i empirowy, czyli średniowiecze i XIX wiek. Za panowania króla Przemysła Ottokara II zamek służył jako twierdza chroniąca szlak handlowy łączący miasta Brno i Litomyśl oraz chronił ówczesną granicę między Czechami a Morawami. Zamek należący od 1910 roku do miasta Policka w swojej ofercie posiada bazę noclegową oraz restaurację. Zwiedzający do dyspozycji mają trzy trasy zwiedzania oznaczone kolejno ABC. Malownicze środowisko naturalne wokół zamku zaprasza na spacery i wycieczki. To urokliwe miejsce owiane jest licznymi legendami. Dziś otwiera się stąd piękny widok na krajobraz, wciąż prawie nietknięty przez współczesną cywilizację. Do dziś jego dominantą jest cylindryczna wieża zwrócona ostrą krawędzią do drogi dojazdowej, po której prześlizgiwały się dawniej kule armatnie, zwana chlaska. Zamek otoczony jest masywnym murem, którego grubość dochodzi miejscami do 8 metrów. Tekturowe makiety wykonał kasztelan zamku Milos Dempir. Część trasy B to gotycko-renesansowy dom płatnerza z końca XV wieku, pierwotnie wybudowany jako siedziba garnizonu zamkowego. Zdaniem konserwatorów dom płatnerzy jest jednym z najważniejszych zabytków w kraju ze względu na jego oryginalny poziom zachowania. Prezentowane papierowe modele to zamki i pałace położone na terytorium Czech, ale i Słowacji. W sąsiedztwie domu płatnerza można zwiedzić ogród zamkowy. To jedyny taki ogród w tradycyjnym gotyckim układzie w Europie Środkowej. Król Karol IV w swoim kodeksie Majestas Karolina zaliczył Swojanów do 11 najważniejszych czeskich zamków, które nigdy nie powinny być sprzedane ani zastawione. Życzenia tego nie spełnił jednak syn Karola, król Zygmunt, który przekazał zamek panom z Boskowic. Panowie z Boskowic zbudowali genialny system późnogotyckich fortyfikacji z 7 bastionami i domem płatnerzy, który był wówczas jednym z najnowocześniejszych w kraju. W XIX wieku zamek był własnością drobnej szlachty, mieszczan lub przemysłowców. Oczywiście nie mieszkali tu na stałe, spędzali czas okazjonalnie, a pobyty związane były z wypoczynkiem i rozrywką. Panowie urządzali polowania w okolicznych lasach, a panie bawiły się przy muzyce lub robótkach ręcznych w damskim salonie. Pokoje umeblowane są w taki sposób, aby dać największe wyobrażenie o tym, jak w przeszłości wyglądało życie tutejszych mieszkańców. Obecnie zamek Swojanów jest miejscem licznych wydarzeń kulturalnych, koncertów, przedstawień teatralnych i festiwali szermierczych. Koniecznie odwiedź to miejsce. Sprawdź najpierw, w jakich godzinach odbywa się zwiedzanie, a także kiedy otwarty jest zamek. Wszystkie bieżące informacje znajdują się na oficjalnej stronie swojanow.cz.